Rzeczywiście ta granica wieku jest zniesiona. Może przyjść też, kto ma 70 lat? Czemu nie? Wow. Będzie dużo trudniej, ale jeżeli chce, jesteśmy otwarci. Natomiast a ta dolna granica? Dolna granica 18 lat to jest prawne minimum, także tu się nie zmienia. Natomiast faktycznie bardzo chętnie łykniemy do programu kogoś, kto jest troszkę starszy, ale nadal musi być niesamowity. Także czym jesteś starszy, ty musisz lepiej wyglądać. Ja tak mówię wszystkim, żeby zadali sobie takie proste i bardzo ważne pytanie. Tak, jak jesteś troszeczkę starszy. I bardzo poważne pytanie. Czy wyglądam bardziej obłędnie niż Dawid Woliński? Jeśli mówisz, tak... Ale mówisz o kobietach? Aż zamarłem. To jest tak trudne pytanie. Jak to być odpowiedzieć albo nie w ogóle? Być, tak? Dokąd zmierzamy? Istnieje życie poza ziemią. Co z tym życiem? Lepiej niż Dawid Woliński. A o kobietach to wystarczy spojrzeć na nasze jurorki, tak? Które no, nie mają już 20 lat, ale wyglądają fantastycznie. O Jezus, jaki ty jesteś złośliwy, Marcin. Boże. Złośliwy, ja bym nie złośliwy. Chciała do tego programu przejść. Kinga, ale była jak gdybyś mnie oceniał, ale jeszcze szczęśliwie obok ciebie siedział. Nie, no właśnie nie wyglądam. Ale spójrzcie, Kasia Sokołowska, tak? Robi karierę top modelki, występuje w tylu kampaniach reklamowych. No Asia wiadomo, że była świetną modelką i nadal jest. Ta granica rzeczywiście się przesuwa troszeczkę, ale to nie znaczy, że każdy może zostać gwiazdą. Czym jesteś starszy, ty musisz być bardziej niesamowity. Ale czym jesteś młody, powiedziałbym, że też, bo właśnie to jest, tego jestem ciekaw. Czy ty uważasz, że ten program może wygrać ktoś, powiedzmy dziewczyna czy chłopak, patrzą w lustro i myślą sobie, Boże, jaka jestem piękna albo piękny. I to jest pułapka, bo wcale nie, bo ten program wygrywali zawsze ci, którzy mieli ciekawą historię do opowiedzenia. Od Pauliny Papierskiej zaczynając. Paulina może poza nielicznymi wyjątkami, to był ale zazwyczaj początek. Wygrywali ludzie, którzy budzili emocje widzów. Bo na tym polega ten program, tak? Jedni robią karierę w modelingu, na przykład Jakob Kosel, który doszedł do finału, a nie wygrał programu i nadal świetnie sobie radzi. Daria, która zajęła chyba trzecie miejsce, a pracuje na wybiegach na całym świecie. Karolina Gilon, która fantastycznie sobie radzi, tak, nie wygrała. Nie wygrała. Ale jaka ciekawa osoba. Tak, a nagle robię z nią program Druga Twarz, który ma mega fajny odbiór. Zrobiliśmy już dwie edycje. I bardzo miło mi spotkać Karolinę, która była jakby naszą podopieczną. Ja wiedziałem, że ona zawsze miała troszeczkę zbyt alternatywny wygląd, za dużo tatuaży, ale miała taką osobowość, że byliśmy pewni, że ona nie zginie. No i proszę bardzo, świetnie sobie radzi. Także to chyba fajnie, że ten program pomaga ci wyskoczyć w różne strony. To jest też bardzo ważne, wydaje mi się, że jednak jest to program rozrywkowy i umówmy się, jeżeli ktoś zna, a Marcin, no zadawano ci te pytania, ale wiemy, że znasz się na modzie świetnie. Modelki zaczynają w tych czasach karierę w wieku 15 lat. Jeżeli już jesteś naprawdę tą, masz potencjał na modelkę, to zazwyczaj jesteś w jakiejś agencji. Natomiast bardzo często nie dojdziesz do agencji tylko osobowością, tak? No, tam się patrzy na rozmiary, wymiary, proporcje, a u was jeszcze na coś więcej, prawda? Tak, i to jest taki miks. My tego też się musieliśmy nauczyć, ponieważ wchodząc do tego programu... Byliście ortodoksyjni. Tak, bardzo, bardzo tacy modowi. Ja byłem jedynym fotografem, który pracował na świecie i robił okładki Vogue'a. To było już 10 lat temu tak naprawdę. Wchodząc do Top Model mówię, kurczę, my pokażemy, jak się tę modę je. A tu się okazuje, że żeby ludzie chcieli oglądać modę w telewizji, oni chcą oglądać modę przez historię fajnych ludzi, ale to ciekawych. Ale to jest telewizja, to no, musi dokładnie być historia. Więc my się tego też nauczyliśmy, ale słuchajcie, zaczęliśmy Top Model 10 lat temu, więc wiele dzieci tak naprawdę, które zaczynały oglądać ten program, wyrosło na Top Model i teraz ktoś ma 25-30 lat i dla nich moda zaczęła się od Top Model. Ja nie mówię, że jesteśmy wielką modą. Staramy się pokazać i to. Ale dzięki nam ludzie zaczęli googlować, kto to są top modelki. Dzięki nam zaczęli się interesować projektantami. I dzięki nam zauważyli, że na modzie można zarabiać. I że to jest naprawdę możliwość fajnego życia. To też 10 lat to jest eksplozja mediów społecznościowych. Tak. 10 lat temu jeszcze nie było Facebooka, nie zarabiało. Tak, nie było Facebooka, nie było Instagramu. Teraz siedzimy na czacie. I nie ma tak wielu ludzi, bo każdy, kto chce... Się zmienił świat, prawda, przez raptem 10 lat. Pisze do mnie po prostu na Instagramie, tak? Zadaje pytania wprost i bardzo często odpowiadam. Ja naprawdę odbieram wszystkie wiadomości. Jeżeli ktoś jest miły albo kompetentny, z przyjemnością konwersuję. Wiele osób poznałem przez Instagram w ogóle.